Szanowni Państwo, zaprosiłem media dzisiaj na konferencję prasową, gdyż chciałem kilka słów powiedzieć na temat sytuacji, jaka pod koniec kadencji jest w spółce Wodkan. Tym bardziej, że konkretne zdarzenia miały miejsce ostatnio w tej spółce, dosyć istotne się wydarzyły, wobec tego jest o czym z Państwem rozmawiać. Tym bardziej, że jestem zaskoczony, że media od tygodnia nie komentują sprawy, która wisi na portalu spółki Wodkan i komunikat informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zamknięte komory fermentacyjne. Mianowicie spróbujemy na początku przeczytać ten artykuł razem z Państwem, ten komunikat. Jak wiemy ze sprawozdania za 2017 spółki Wodkan, pracownicy spółki zostali przeszkoleni ze sztuki manipulacji, perswazji i wywierania wpływu. No wobec tego powiemy, że przeczytamy tak, żeby przeczytać ze zrozumieniem ten cały komunikat. Pierwszy tytuł. Tytuł brzmi: wykonawca zrezygnował z realizacji zamówienia. I to jest oczywiście prawda, ale jak zawsze jest to część prawdy. To jest ta część prawdy, którą ten piszący komunikat chce, żeby Państwo tak odebrali. Ze spokojem, że spokojne rzeczy się w spółce dzieją. Nie po stronie spółki, tylko ktoś z zewnątrz coś zrobił i dlatego tak wyszło. Ja bym tu zatytułował: zarząd spółki Wodkan nie podpisał umowy ze zwycięzcą przetargu. Kropka. Dodałbym jeszcze dlaczego do tego tytułu. I teraz przejdźmy do treści artykułu i do informacji, które ten komunikat zawiera. Mianowicie firma, która wygrała przetarg na realizację zadania pod nazwą Kontakt 01, budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w zamkniętych komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie, zrezygnowała z realizacji inwestycji jeszcze przed podpisaniem umowy. I w dalszej treści pisze, że konsorcjum wykonawców w składzie Sen Technologie, spółka z O-Lider, pełnomocnik konsorcjum, Instal Warszawa S.A., partner konsorcjum, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postaniu przetargowym. W dniu 18 maja było rozstrzygnięcie przetargu. Wykonawca stwierdził jednak, że nie przedłuży terminu związania z ofertą i zrezygnował z podpisania umowy. No i teraz komentarz. Otwarcie ofert było na dzień 30 marca. To jest protokół z otwarcia. Trzy firmy złożyły. Najniższa 19 milionów 311 tysięcy. Druga oferta już była wyższa, bo 26, druga 22 miliony ponad, trzecia 26 ponad milionów. Tak wynika, ale ważna jest data, 30 marca. Wyciąg z CIFZ-u dotyczący terminu związania oferty. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Począwszy od dnia złożenia oferty, czyli od 30 maja. Łatwo policzyć, kończy się 29 maja. 31 dni ma marzec, wobec tego 29 maja kończy się ten termin. Kiedy rozstrzygnięcie nastąpiło? 18 maja. Czemu tak późno? To jest pytanie takie, na które nie chcę dzisiaj odpowiadać, bo to powinna Rada Nadzorcza plus tam Zgromadzenie Wspólników, Radni sobie odpowiedzieć, czemu tak późno. Po części domyślam się, dlaczego tak późno. Ale co przeszkadzało zarządowi podpisać umowę przed upływem terminu związania ofertą? Tego nie wiem i to jest pytanie, które stawiam. Dlaczego zarząd nie podpisał tej umowy? Przecież jeszcze było 11 dni związania ofertą. Co prawda, zgodnie z CIFZ-em, tam jest 10 dni na odwołania się do KIO, ale był data 29 maja, w którym można było podpisać umowę. Wtedy, kiedy zwycięzca przetargu był związany ofertą. Bo jeżeli się po 29 maja poszło i zwróciło się do wykonawcy o podpisanie ofertą, to oczywiście jest stan ten, który tutaj spółka przedstawia. Czyli wykonawca zorientował się, że zbyt mała cena jest być może, że nie doszacował. Inni to lepiej doszacowali. No może po prostu uznał, że straci na tej inwestycji. Może się chciał już wycofać. No ale wycofał się bez utraty wadium. W tak dużej inwestycji wadium wynosiło 400 tysięcy złotych.
W tej sytuacji, jaką opisuje komunikat, tego wadium w spółce nie ma. Po prostu, gdyby zarząd przedłożył do podpisu umowę, a umowa, przypomnę, jest gotowa, bo jest częścią dokumentów przetargowych, nie trzeba jej negocjować, inwestor, wykonawca się godzi, bo ma to jako załącznik do specyfikacji. Wobec tego nie potrafię zrozumieć tej sytuacji, którą przedstawia zarząd spółki w tym komunikacie. Dlaczego nie podpisał tej umowy, nie zaproponował podpisania umowy, a zwrócił się dopiero po upływie związania ofertą, gdzie firma miała dowolność już, wykonawca miał dowolność, albo podpisze, albo nie podpisze, bez żadnych skutków ubocznych, czyli utraty wadium. Także jest to sytuacja niezrozumiała. Myślę, że dlatego, że nie zrozumiałem tylko dla mnie, ale ponieważ jest i Rada Nadzorcza, jest Zgromadzenie Wspólników, czyli Pani Prezydent, są radni, to mam nadzieję, że wyjaśnią tą kwestię i zapytają zarząd o to, dlaczego nie podpisał tej umowy i dlaczego nie zwrócił się o podpisanie umowy w terminie związania ofertą i dlaczego uzyskał taki efekt. Efekt jaki jest końcowy? Efekt końcowy jest zadziwiający. Oto spółka, która jest spółką miasta, gdzie pani prezydent w kampanii wyborczej punkt numer jeden swojego programu wyborczego, który przedstawiała mieszkańcom, to była walka z odorem, z oczyszczaniem ścieków w Bełchatowie. Efekt jest taki, że ten punkt programu, pierwszy punkt programu wyborczego pani Czechowskiej jest niezrealizowany w ciągu 4 lat kadencji. A miało być szybko, sprawnie i wygodnie. Jak się okazuje, kadencja mija, program jest niezrealizowany. Niezrealizowany z wielu powodów. Mimo, że w mediach pan prezes przedstawia cały czas, jakie sukcesy w walce z odorami osiąga, ja patrząc na to, co robi, zupełnie mam bardzo krytyczne tutaj do niego podejście. Pierwsza sprawa, wcześniejsze sprawy z walki z odorami były takie, że pan prezes Piotr Kopek i tylko wyłącznie on ponosi konsekwencje i odpowiedzialność za to, że część inwestycji przedłużone zostało o 16 miesięcy. Mianowicie kontrakt 10 w poprzednim projekcie unijnym, który kończył na początku 2015 roku, doprowadził do przerwania tego kontraktu. Wykonawca AWBUT S.A. zszedł z budowy, musiał wyłonić nowego wykonawcę. Nie dosyć, że inwestycja kosztowała 1 800 000 ponad drożej, to jeszcze opóźnione było 16 miesięcy. Mieszkańcy liczyli na szybkie działanie walki z odorami. W tym przypadku, dzięki panu prezesowi Piotrowi Kopkowi, ta inwestycja, a tam były dwie bardzo ważne sprawy, czyli przykrycie komory krat wraz z biofiltrem, bo to było źródło emisji odorów, jedno ze źródeł emisji odorów na oczyszczalni, jak również wybudowanie nowych piaskowników krytych, tamte stare były odkryte, natomiast te miały być kryte, 3 linie piaskownika wraz z biofiltrami. Więc te dwa elementy walki z odorami, można powiedzieć inwestycyjne, na które były zaplanowane, nie. Zraszanie różnymi pachnidłami, tylko porządne eliminowanie odorów w miejscu ich powstawania. One były opóźnione o 16 miesięcy w związku z tym błędem pana Piotra Kopka, kiedy nie dostarczył gwarancji płatności dla firmy AWBUT, dał tytuł do zejścia z budowy. Firma nie poniosła z tego tytułu żadnych konsekwencji. Konsekwencje i koszty poniosła spółka Wodkan. Ta sprawa jest oczywiście wyjaśniona w prokuraturze z mojego zawiadomienia i mam nadzieję, że to już 2 lata trwa, że niebawem będzie tego finał. Natomiast tu, wracając do tego, mamy efekt taki. Cały program walki z odorami jest położony. Pan Piotr Kopek położył pani Czechowskiej jej główny punkt politycznego programu. Mianowicie ten program, pani Czechowska szła do kampanii z programem, że będzie szybko, ładnie i przyjemnie i te odory zostaną wyeliminowane. Natomiast pan Piotr Kopek, mimo że miał w firmie inny program, postanowił, to jest jego pomysł autorski, zamknięte komory fermentacyjne.
Zarząd, którym kierowałem do końca tamtej kadencji, też, ponieważ 2014 był tym rokiem najbardziej dotkliwym, kiedy te odory dały się stać mieszkańcom Pełchatowa, opracował strategię wyeliminowania odorów i uznał, że najlepiej iść tanio, najprostszą drogą i szybką drogą. Wobec tego zleciliśmy dokumentację. Ta dokumentacja została opracowana. Ona na początku 2015 została w spółce oddana. Kosztowała 200 tysięcy i to jest dokumentacja przykrycia istniejących otwartych basenów fermentacyjnych wraz z biofiltrami. Koszt tej inwestycji wynosiłby około 6 do 7 milionów, ale eliminowałby największe źródło na oczyszczalni, czyli te otwarte baseny. Dla wyobraźni powiem, że to są dwa betonowe wielkie zbiorniki o średnicy 40 metrów i one są odkryte. I tam zachodzi fermentacja osadu, to jest niestety największe źródło emisji tych odorów. Pan Piotr Kopek odłożył na półkę ten projekt, postanowił technologicznie pójść wyżej. Rzeczywiście jest to technologicznie na innym poziomie rozwiązanie, ale oczywiście z innymi skutkami. Gdy poszedł do Rady Miasta w listopadzie 2015 roku, ja akurat byłem na tej Radzie, się przysłuchiwałem i przekonywał Radę, kiedy dostał zielone światło na tą inwestycję budowy zamkniętych komorów fermentacyjnych. Na pytanie radnego Dariusza Matyśkiewicza, ile to będzie kosztowało i jaki to będzie miało skutek na cenę ścieków, odpowiedział, według moich szacunków 10 milionów, na ścieki będzie to miało wpływ 50 groszy na metr sześcienny. Taka była odpowiedź. Jak widać z tej odpowiedzi, opracowanie dokumentacji oczywiście trwało długo. Zdobycie środków i uzgodnienie z Narodowym Funduszem umowy na finansowanie tego zadania, plus przetarg. Sporo pracy zostało włożone. Dużo wysiłku, dużo pracy po to, żeby wykonać i zrealizować ten projekt. Pan Piotr Kopek od początku niedoszacowywał ten projekt. I to jest też jeden z problemów, jak widać, po tych ofertach i po zachowaniu tego wykonawcy, który ostatecznie zrezygnował, że ten projekt jest niedoszacowany od początku przez pana Piotra Kopka. My żeśmy o tym uprzedzali i mówili, że nie zgadzaliśmy się z jego wyceną. Natomiast to jest konsekwencja tego, że uznał, że to będzie mniej kosztowało. Wynik tego jest taki, że tyle pracy spółka włożyła, programu nie zrealizowała, ze szkodą dla spółki, bo dużo pracy było włożone. W tej chwili temat jest otwarty, bo w dalszym części komunikatu pan Piotr Kopek mówi, że w związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni będziemy ogłosić kolejne postępowanie przetargowe. Czas trwania procedury przetargowej uniemożliwi rozpoczęcie inwestycji w tym roku. Dlatego też przetarg rozpisany zostanie z uwzględnieniem nowego terminu po konsultacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak należy to czytać? Należy to czytać, że w tej chwili spółka nie wie, kiedy ogłosi przetarg, bo musi to negocjować z Narodowym Funduszem, jakie pieniądze zabezpieczy, bo cały czas nie doszacowuje tej inwestycji, ile to będzie kosztowało, kiedy i ile. Tu było wiadomo, że inwestycja ma trwać 22 miesiące i ma być zakończona w 2020 roku. Czyli już to jest wbrew deklaracjom pani prezydent Czechowskiej z kampanii wyborczej. Natomiast tutaj w tej chwili jesteśmy jeszcze cofnięci do tyłu, bo zupełnie w tej chwili nic nie wiemy i nie wiemy, kiedy to będzie zrealizowane i za jakie pieniądze. W międzyczasie wszystko jest kosztem. Wszystko jest kosztem, także dla mnie takie działanie zarządu powtarza się. Tak jak przy AWBUD-zie niedostarczenie gwarancji płatności, jest to podobne zachowanie zarządu dla mnie. Niedopełnienie obowiązków, niepodpisanie umowy wtedy, kiedy była firma związana, firma była związana ofertą. Materialnie, oprócz tych spraw przygotowania, czasu i tak dalej, bo to są straty ewidentne, strat politycznych pani Czechowskiej, no to jest jeszcze materialna, 400 tysięcy w spółce nie ma. Nawet gdyby wykonawca zrezygnował, to to wadium powinno w spółce zostać, jako rekompensatę właśnie między innymi za te koszty przeprowadzenia przetargu. Tego też nie ma. Także jest to sprawa, o której informuję, gdyż uważam, że była niezauważona przez cały tydzień. I dlatego uznałem, że po tygodniu chyba czas o tym powiedzieć i przypomnieć, mam nadzieję, że nie tylko radni, nie tylko
pani prezydent, bo tu trudno po tych czterech kadencji mieć nadzieję, że pani prezydent w jakiś sposób tutaj zrozumie i wyciągnie jakieś konsekwencje, kiedy przez całe 4 lata nie wyciągała konsekwencji, szczególnie kiedy w 2015 miała powody ku temu. Ale powiem tak, trochę to rozumie panią prezydent, bo tak po tych 4 latach mam ocenę nadzoru nad spółką Wodka, że ten nadzór był bardzo słaby. Ci, którzy tam byli delegowani, albo mieli do wykonania zadania polityczne, albo po prostu mieli za zadanie pobrać diety i na tym zakończyć swoją aktywność. Mam tu na myśli głównie ten pierwszy rok, wtedy kiedy pan Kopek udzielał co miesiąc konferencji prasowej godzinnej i mówił płynnie, długo i opowiadał różne dziwne rzeczy, szczególnie na mój temat i wtedy się urodził również to zawiadomienie do prokuratury na działalność mojego zarządu. I tak się dziwnie zbiegło, że tak mi się gdzieś skojarzyło, że to zawiadomienie do prokuratury przygotował radca prawny, który przed laty był ostatnim pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Bełchatowie. A z drugiej strony ostatnio się dowiedziałem, że ten osoba, która nadzorowała pracę Piotra Kopka, czyli była szefem Rady Nadzorczej, pan Marek Wuka, no również nie ma czystej karty, gdyż w rejestrach IPN-u znalazłem informację o tym, że jest zarejestrowany jako kontakt operacyjny przez Służbę Bezpieczeństwa. Czyli jest to forma współpracy z Służbą Bezpieczeństwa inna niż tajny współpracownik. Jest to forma zarezerwowana dla takich ludzi, którzy są bliżej tej władzy ludowej i tam nie należy tych form tajny współpracownik, tylko taka mniej oficjalna, mniej formalna, bez podpisywania deklaracji, bez protokołów, bez poleceń. Jeżeli to ta forma współpracy przewidywała kontakt słowny. W każdym bądź razie te dokumenty z IPN-u wyciągnąłem, byłem tym zainteresowany. Został zarejestrowany 26 kwietnia 1988 roku jako osobowe źródło, jako osoba zabezpieczona, przepraszam, OZ to jest osoba zabezpieczona. Następnie został przerejestrowany 12 lipca 1989 na tą kategorię kontakt operacyjny. Wyrejestrowany z rejestrów 12 stycznia 1990 roku. I to są informacje, które są z ewidencji IPN-u. I tylko tyle można powiedzieć, bo to są informacje dotyczące rejestru. Nie zachowały się żadne inne dokumenty dotyczące jakiejś współpracy, także to jest ta forma lżejszej współpracy i stąd no jakoś mi się skojarzyło, że jednak ten pierwszy rok pracy tutaj pana Marka Wuki w Radzie Nadzorczej, jeżeli takie efekty pan Piotr Kopek, które są ze szkodą dla spółki, już wtedy osiągał, to taka obsługa prawna i taki nadzór no powodowały, że zarówno radni nie mieli dobrej informacji, jak i pani prezydent Szachowska jako Zgromadzenie Wspólników też była obsługiwana przez tą informację w sposób niepełny lub nierzetelny. Pan radny Marek Wuka na pewno miał kluczową rolę, tutaj odegrał w wyjaśnianiu tych spraw, które są prowadzone w spółce na forum samorządu miasta Bełchatowa. To ja tyle, co miałem do przekazania.